Pamiętam też takie stwierdzenie Michała Boniego, że to jest zamach na polski etos inteligencji. Proszę panią, jeżeli gdzieś mi się nawinie pan Boni pod rękę, zostanie ode mnie po mordzie. Ojej, to ja zaproszę, naprawdę. To jest człowiek, który wystąpił w telewizji, obsobaczył mnie od ostatnich, nie dając mi szansy odpowiedzi, wyzwał mnie do szołomów, pokazał na swój przykład, że jego przykład pokazuje, że lista Macierewicza jest niesłuszna, bo ona nie był, prawda, a nie był agentem, po czym wyszło, że jest agentem i nawet nie raczył Łajdak przeprosić, także nie ma zmiaru o tym sukiencenie rozmawiać, bo nie ma to najmniejszego sensu, można go tylko walić w mordę, to jest jedyne, co można z nim zrobić.